Ćwiczymy na kościele Pary. Jest to obiekt, który chcemy rozpoznać pod względem operacyjnym, pod kątem ewentualnych działań ratowniczych. Z naszego wcześniejszego rozeznania wygląda, że jest to bardzo trudny obiekt, szczególnie wieża i poddasze. Dlatego takie duże siły, wszystkie drabiny, podnośniki z Radomia są na miejscu. W zasadzie to, co mamy w jednostkach w tej chwili, jest na miejscu i ćwiczymy. Założenie było pożar na poddaszu wieży i rozwinięcie tych wszystkich naszych sił było właśnie pod tym kątem. I to się potwierdziło, że rzeczywiście obiekt jest niezwykle trudny z naszego punktu widzenia patrząc. Myślę, że będą ciekawe wnioski i użyteczne te wnioski dla nas wszystkich, bo to, że jest taki budynek, taki tego typu obiekt, takich kościołów mamy bardzo dużo. My w zeszłym roku ćwiczyliśmy na kościele Bernardynów, tam też były wnioski, które żeśmy wykorzystali. Tu jest, jak się okazuje, obiekt jeszcze trudniejszy, dlatego mówię, nasze zadanie jest takie, żeby rozpoznawać te obiekty, jak dojechać, jaki jest układ przestrzenny wewnątrz, zaopatrzenie wodne, możliwość ewakuacji ludzi, także w tej chwili to ćwiczymy.